Europejskiego Festiwalu Pieśni i Piosenki Obcojęzycznych Knurów 2018. Pragniemy powitać przewodniczącego Rady Miasta Knurów, pana Tomasza Rzepę, gospodarza dzisiejszego koncertu, wykonawców, nauczycieli, opiekunów, dzieci, młodzież i wszystkich wykonawców biorących udział w tegorocznym festiwalu. W dniu 9 maja 2018 roku odbyły się przesłuchania 23. Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni i Piosenki Obcojęzycznych Knurów 2018. W festiwalu uczestniczyli soliści, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne i chóry ze szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i wszelkiego typu centrów, domów kultury i prywatnych szkół muzycznych województwa śląskiego. Łącznie na scenie zaprezentowało się około 250 wykonawców. Wszyscy oni wykonywali swoje utwory z żywym akompaniamentem. Wszyscy wykonawcy podzieleni byli na grupy wiekowe i kategorie wykonawcze. Przysłuchiwało im się uważnie żywi w składzie Mariusz Kowalczyk, Anna Smyl, Dawid Szymała i Michał Moliński. Zapraszamy do wysłuchania koncertu laureatów pierwszych miejsc 23. Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni i Piosenki Obcojęzycznej. Pierwszym wykonawcą będzie Julia Rosiak, zdobywca pierwszego miejsca w kategorii soliści z grupy wiekowej Szkoły Podstawowej 1-3. Zapraszamy.